Witam Was serdecznie i parę słów wyjaśnienia, jako że zainteresowanie szkołą duchowości sugerowaną przez mistrzów zniesionych Jezusa i Kosinusosa wymaga pewnych słów wyjaśnienia. Otóż co jest celem tworzenia takiej grupy? Po pierwsze, tak mówią nasi mistrzowie, nauczyciele, że na obecne czasy, ażeby te jakby łączyć się w takie grupy wzajemnego wsparcia i przeżywania obecnych czasów i podnoszenia własnych kwalifikacji i świadomości, jest korzystne tworzenie takich grup. Więc jak ja sobie to wyobrażam, jak to ewentualnie może wyglądać w praktyce? Otóż szkolenie ma na celu, ażeby grupa była naprawdę jednolita o wspólnym widzeniu świata i przeżywania tych czasów. Potrzebna jest właśnie taka integracja ostatecznie fizyczna, czyli wspólne spotkania w celach bardziej towarzyskich, integracyjnych, w celu poznawania się takiego bezpośredniego w świecie realnym, w tym matryksie, a to wszystko po to, ażeby w grupie poczuć się silnym, niesamotnym. Bo sami wiecie, że ludzie o takich poglądach, powiedzmy, nietypowych w tym matryksie, po prostu są to jakby uważani za troszeczkę nienormalnych, pomylonych wręcz. Niektórzy uważają nas za opętanych, no ale to jest ich problem, nie nasz. Więc na czym to ma polegać? W celu przeprowadzenia wstępnej weryfikacji uczniów, kandydatów na uczniów, którzy będą przeprowadzić nasi mistrzowie, jak mówię, Jezus, Kosinusos, jest oczyszczanie indywidualne poprzez sesję taką klasyczną, jaką my przeprowadzamy, mam na myśli mnie, Ole. Jest taka sesja i ta sesja zweryfikuje, czy kandydat faktycznie to jakby nadaje na takich samych falach jak my i jak to sugerują mistrzowie. I taka sesja będzie płatna. Natomiast szkolenie się zacznie, szkolenie przed mistrzów, po pozytywnej weryfikacji. I wtedy te sesje będą bezpłatne, prowadzone online przez komunikator Zoom. W zależności od tego, co mistrzowie postanowią, wyjaśnią, ocenią, po kilku takich szkoleniach, nie mam pojęcia, czy to będzie regularne, cykliczne, czy to będzie sporadyczne. To wszystko się okaże w praktyce. Natomiast celem grupy jest to jakby fizyczne spotykanie się i udzielanie sobie, po pierwsze poprzez poznanie i udzielanie sobie wsparcia takiego psychicznego,
na te czasy. Takie spotkania mogłyby się odbywać gdzieś w jakimś miejscu wymyślonym przez grupę, przez nas. W zależności od potrzeb, bo to by mogło być no, co najmniej jedno w ciągu roku takie spotkanie grupy. Natomiast może to być częściej, w zależności od chęci, możliwości finansowo-organizacyjnych. Może to być dwa razy w roku, czy tam jakoś jeszcze inaczej. To by było tyle w sprawie wyjaśnienia, jak to ewentualnie ma wyglądać. Teraz wszyscy, którzy chcą, bez względu, czy już byli u mnie kiedykolwiek na sesji, czy nie byli, a chcą, no to jak powiedziałem, musi być przeprowadzona ta weryfikacja jako sesja płatna. I proszę się o zgłaszanie. Na początek, żeby to mogło zacząć działać w grupie, wyobrażam sobie, że powinno nas być 5-6 na sam początek, a później, jeśli będzie się grupa rozrastać, to oczywiście może być dużo, dużo większa. Sam Jezus mówił, że on miał tych stałych swoich uczniów, z którymi wędrował, to tam w tej sesji opublikowane jest, że ich tam było 43 osoby, w tym 4 kobiety, ale to inne czasy, inne kultury, inne możliwości. Oczywiście nie ma znaczenia na początek, nie ma znaczenia skąd kto pochodzi. Przychodzi, natomiast ma znaczenie w jakim kierunku, w jakim celu przychodzi ewentualnie do grupy i do tego swojego życia. Przypomnę tak wszystkim zainteresowanym, że celem w ogóle tutaj życia na ziemi, przyszliśmy tutaj sami, część może dobrowolnie, część to jakby z konieczności karmicznej. Ale celem jest właśnie podnoszenia świadomości. Świadomość jest uwarunkowana stopniem wiedzy na temat funkcjonowania praw duchowych i możliwie maksymalnie moralności, którą ja nazywam moralnością Chrystusową, bo to nam pozwoli, jeśli będziemy dążyć przynajmniej usilnie, bez oporów, bez skrępowania, oczywiście bez również narzucania swoich poglądów światu zewnętrznemu, ale nie ukrywania swoich poglądów, nie ukrywania i oddziaływać na rzeczywistość własnym, tak jakby postępowaniem, myśleniem, ale nie narzucając się, tylko w razie pytań odpowiadając szczerze do bólu o swoich poglądach i o celach. No to może by było na ten moment tyle. Dziękuję.